Cześć, jesteśmy na początku nagrywania nowej płyty. Jest drugi dzień sesji perkusji. Zrobiliśmy już kilka numerów, wyszło całkiem fajnie. Bobul jest zmęczony, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, fajnie wszystko wygląda. Nasz realizator Paweł tam właśnie składa klocki do kupy. Dziś pewno, jeszcze jutro jakiś kawałek dnia zerwiemy. Pewnie powinno być gotowe ten etap. Męczące. Bardzo męczące, ale efekt ale będzie jest ciekawy. Efekt, no i to nas cieszy. Warto posiedzieć i zadbać o szczegóły. I planujemy następnym razem nagrywać gitary. Też pokażemy wam, jak to wygląda. I zobaczcie sobie, jak wygląda nagrywanie perkusji. No. Jeszcze jedno, bo tutaj mi się blacha zsunęła na tego w pewnym momencie i zaczęła, wiesz. Ale nie od samego początku. No nie, no w pewnym już fragmencie. Ja już usłyszałem, gdzie to jest. Tak? No, dlatego po pierwszym przejściu już będziemy słuchać. Słuchaj, jak ja ci będę pokazywał, to od razu kończysz uderzeniem i przechodzisz na dolne... Ile tego jest? Właśnie, kurwa, ja się będę co jakiś czas patrzył na ciebie, no ja ty tam pokażę. Sobie po prostu to licz, bo to jest chyba, nie wiem... To jest 16 razy, 16 taktów, to jest naprawdę dużo. Ale się też przejść przez to, bo fajnie ten brzmi. A muszę zagrać tą blachę, jakbym sobie od razu wszedł na temat. Mać. Czekaj. Dobra, okej. Jeśli chodzi o koncerty, no to teraz chyba zwiększymy aktywność koncertową, bo komponując skupiliśmy się głównie na tworzeniu nowego materiału i nie graliśmy prawie w ogóle. No i pierwszy koncert w naszym rodzinnym jasełku 1 kwietnia, a później no to już się zobaczy. Teraz myślimy o Krakowie, właśnie żeby zagrać tutaj w pewnym klubie. Na razie jeszcze wszystko jest w trakcie realizacji, ale to cały czas po prostu myślimy i zobaczymy. Najważniejsze na razie było po prostu nagrywanie płyty i nad tym się skupiliśmy przez te 2 miesiące, dlatego tak się zbunkrowaliśmy trochę i nie było nas widać, ale kurczę, jeszcze... Jeszcze będzie nas słychać. Świetnie gadają naprawdę te bębny. No super, wystroiliśmy, kombinowaliśmy trochę z różnymi strojeniami i tak dalej. No i doszliśmy do takiego konsensusu, no i super. Zachowałem się pod mikrofonami, także... No fajnie. Nie żałuję, że skombinowałem no właśnie tą sesję, bo to będzie słychać chyba. Warto. Dobry instrument to jest podstawa przy nagrywaniu. Mikrofony, no to już Pawła Działka i tak dalej, także... On jest ogarnięty w tym wszystkim. W sesji Mindfield zdecydowałem się użyć mojego nowego zakupu z Shure SM7, który najlepiej sprawdził się na Flortomie i chyba już na stałe u mnie zagości w zestawach perkusyjnych. Bardzo nisko ulokowałem overheady, co troszeczkę zwiększy stereofonię. No oprócz tego dużo czasu spędziliśmy na strojeniu tomów, co będzie słychać i myślę, że bardzo ciekawy werbel.
bardzo ciekawy werbel dobraliśmy, no i chyba tyle. No i reszta to wszystko łapa, perkusista, no i pomieszczenie. To właśnie musimy to pociąć. Nie wiedzieliśmy, ile tego jest i tak. No ja też właśnie nie wiem, ile tego jest, wiesz? Tak, i fajnie później to będzie... brzmi, bo jak tam słyszę te tony, to tak to nie wiem. Tak, to się razy i co? Bum, wygasałem ten werbelek. Tak. Kończysz. I może nie uderzaj na końcu. No a, się robi ten... do tej pory jest, wiesz, przed to domami? Spoko. To spoko, no usiadło. Tak samo mi się na przykład tutaj zrobię dwie stopy, no nie, w jednym momencie zrobię jedną. No i teraz będzie problem. Tak? Nie. No specjalnie tak chciałem, żeby to nie było takim robotem, nie? No. Tylko tak trochę, wiesz, człowieka w tym. Także fajnie, bardzo przyjemnie się tutaj pracuje i miła atmosfera, kurczę, fajnie. Naprawdę. Polecam to studio. Jeszcze jeden numer został. No. Damy radę.